Nie da się ukryć, że niejedno zwierzę może wywołać u ludzi konsternację. Tym razem do niezwykłego spotkania doszło w Polsce. Osoby, które natknęły się na to nietypowe zwierzę, nie mogły uwierzyć własnym oczom. Gdyby nie zdjęcie, prawdopodobnie nikt by im nie uwierzył. Prawdopodobnie każdy z nas został kiedyś zaskoczony przez zwierzę. Przedstawiciele fauny zamieszkujący dzikie tereny zazwyczaj stronią od towarzystwa ludzi. Jednak tym razem Polacy spacerujący po parku mogli na własne oczy przekonać się, jak zaskakująca może być przyroda. Nietypowe spotkanie w miejskim parku w świecie zwierząt. Niekiedy dochodzi do bardzo nietypowych spotkań. Zwierzę, które spotkali przechodni w parku miejskim w Złotoryi, wprawiło ich w osłupienie. Prawdopodobnie nikt nie spodziewałby się takiego widoku. Jednak przechodniom udało się zrobić zdjęcie. Zostało ono opublikowane na portalu regionfan.pl i błyskawicznie rozeszło się po sieci. Wiele osób, widząc to zwierzę, zaczęło zastanawiać się, czym ono jest. Niektórzy zaczęli stwierdzać, że zdjęcie uchwyciło sporego zająca, kozę lub daniela. Portal regionfan.pl postanowił zapytać o tę kwestię eksperta. Jego wypowiedź rozwiewa wszelkie wątpliwości. Czym jest to tajemnicze zwierzę? To albinos, czyli osobnik pozbawiony naturalnej dla gatunku barwy. Przyczyną braku pigmentu w komórkach skóry jest mutacja genetyczna występująca na tyle rzadko, że takie zwierzęta spotyka się sporadycznie. Na zdjęciu nie widać wyraźnie ogonka, stąd pewna wątpliwość, czy jest to sarna, która nie ma ogona, czy daniel. Konsultacje z genetykiem Katarzyną Kozyrą przeważyły, oboje uważamy, że to raczej sarna albinos, powiedział prof. Grzegorz Zaleśny, dyrektor Instytutu Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przytaczany przez portal RegionFan. PL. 2. Uczniowie wracają do szkoły? Nagła decyzja i pilne oświadczenie. Mając na uwadze powyższą wypowiedź eksperta, można założyć, że zwierzę, któremu zrobiono zdjęcie, to niezwykle rzadka sarna albinos. Spotykano je wcześniej w okolicach Borów Tucholskich i Pieńska. Tym razem nietypowe zwierzę zapuściło się bliżej terenów zamieszkałych przez ludzi. Nie da się ukryć, że mało kto mógł je kiedykolwiek zobaczyć na własne oczy. Na szczęście teraz możemy się mu przyjrzeć dzięki fotografii, którą wykonał pewien przechodzień. Autor zdjęcia sam nie mógł wyjść z podziwu, widząc to zwierzę. Screenshot RegionFan. PL, źródło, RegionFan.pl.